Oczywiście dzisiaj zapraszam was na filmik z mojego kampu, było mega... Czemu to ma 7K dislike'ów? O co chodzi? Ty, to jest ta Hejka Tu Lenka, ile ona ma już lat? Ile ona ma lat? Spartiatix! Ty, ona nagrywa od chyba 6 roku życia, a zobacz jaka duża już jest. Znaczy no... Ile ma na oko lat? Za mało? Co ty piszesz, debilu pieprzony? Hejka, super, że jesteście! Dzisiaj zapraszam was na filmik z mojego kampu. Było mega super! Ty, stary oblechu! O czym ty pieprzysz? Ja tylko mówię, ile ona ma lat. Pozdrawiam wszystkich obozowiczów! Buziaki! Ale nie, dobra, nie umiem żartów. Dobra, pierwszy. Ona daje koncert? A nie, muzyka jest podłożona. Chciałbym się z wami przywitać. I Lenka przygotowała dla was wspaniałe prezenty. Jakie? Jakie? Dzięki Argos, witam. Średnia wieku jest większa tam niż na tym streamie, poczekaj. O, i podwyższyliśmy średnią wieku. Wypieprzaj z powrotem do swojej ameby ulubionej. Ok. Marcelek jest upośledzony? Jaki Marcelek? Który to jest Marcelek? Super! Mega było! Naprawdę! Marcelek grubo! Jej brat? Mega no! Jest moc! Słuchajcie, każdy uczestnik na początku obozu otrzymał takie gifty zapakowane w woreczku Lenka. Dla dziewczynek jest taka wersja. Bidon. Co to jest? Smyczka na telefon. Smyczka na telefon, powrót do korzeni. No, to musiał stary organizować. Smyczka na telefon. Boże. Jak ja jeździłem na kolonie, jak miałem 10 lat, to się smyczki nosiło. Po prostu. A teraz powrót, nice. Oraz taka bransoletka. I też jest bilon dla chłopców w kolorze niebieskim. Też jest taka smycz na telefon też. Na co ta smycz? No i przypilka. Ta smycz jest super, ponieważ pasuje na każdy telefon. Jest taka uniwersalna. Tak. Nie waż. Nie zawiedliście mnie. Ta smycz jest super, ja taką chcę na wakacje. Dobrze. Znaczy źle, co ty piszesz? Zawodowy Speedy, co ty piszesz? Słyszeliśmy, że miałaś urodziny. Ty już odpocznij trochę. Teamu My Music, mamy dla ciebie prezent. Nie umiesz szyfrem pisać, to nie pisz. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, miłości, szczęścia. To jest jej Wicka? Urodziny. Tutaj od naszego teamu My Music mamy dla ciebie prezent. A nie jakieś My Music, Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, miłości, szczęścia, żeby zawsze była taka pozytywna. No i wszystkiego, czego sobie zamarzysz. Dziękuję. Co ty mówisz, kawa? Tutaj mamy dla ciebie prezent. Jest jakiś filmik o niej? Dziękuję. Mamy szampana dla dzieci. Lenka, będziesz musiała się jeździć na rolkach. Mała poprawka. Co to w dupę jest? To wrotki, oczywiście. To są wrotki? Będziesz musiała się jeździć na rolkach. Mała poprawka. Ale dziwne, Boże, nigdy takich dziwnych wrotek nie widziałem. To wrotki, oczywiście. Tak. Pal wroty. Super są. The next morning. Pobudka na rano, ale to są okrzyki dzieci. Zamiast budzyka. Ale rozumiem, że to są zwykłe kolonie, tylko są droższe, bo jest ta Lenka i tyle, tak? Czyli jakby to jest to samo, co było zawsze, po prostu są droższe, bo jest ta Hejka Tu Lenka. Kurde, co? Uwaga, teraz słuchajcie! Podłoga to lawa! Który to jest ten Marcelek? Hejka tu lawa! 5, 4, 3, 2 i ostatnie słowo 1! Teraz idziemy na kolejną turę autografów i zdjęć. No to ruszamy. Ciekawe jak rodzice się czują, że ich 12-letnia córka zaczęła zarabiać w miesiąc więcej niż oni we dwójkę w rok. Ale ninja, ty czegoś nie rozumiesz, to oni zarabiają te pieniądze na niej. O czym ty mówisz? Ta grupa jest najliczniejsza. Ty myślisz, że ona dostaje to? Jakby to dziecko dostało te pieniądze, to by oszalało. To by jej łeb wybuchł. Dostaliśmy wszyscy prezenty od taty, tak? A czy może być tak, że rodzice żyją z tego, ale wiesz, odkładają jej na przyszłość, nie wiadomo. Myślę, że tak jest, ale na pewno jest tych pieniędzy tyle, że wiesz, tego nie idzie wydać. Zobaczysz? Super! Pozdrów tatę! Tak, pozdrów! Ja dostałam, zobaczcie. Mega, super! Cześć! Co to jest? Jasne! Oni dostali te zabawki? Fajnie! A wiecie, że... Kurde, spoilery! Dobra, nieważne, pieprzę to. Będą po nich chodzić? A, nic się nie zmieniło. Kiedyś chodziło się po szyszkach, to był chrzest na koloniach. A teraz chrzest chodzenie po Lego. To jest to samo, co było zawsze. To jest to samo, rozumiesz to? Tylko, że teraz się to nagrywa na YouTube'a. Nic się nie zmieniło. Świat jest dalej tak samo spieprzony. Nie zmienia się na plus ani minus. Chyba dobrze w sumie. Znak stop. Dobra. Turek wybiera. Później zobaczę szoty. Tom. Dobra. Oj, to dobra, ma teraz. Tak, kawa. Uwaga. To jest. Kubek. Cytryna. Nie, tutaj jest. Marcelek, co tu jest? Ja wiem, to jest po ogórkach woda. Tak, woda z ogórków. To jest ten Marcel w kasku? Ile ma lat? Marcel, pijesz to? Ja mogę wypić. Dasz radę. Dajesz. Wodę po ogórkach nie możesz wypić, rozumiem, jakby stary małoczył 3 tygodnie stopy w tej wodzie, ale woda po ogórkach, co za problem? Pokaż Black Blue. Ale to jest fake. Ale czekaj, poczekaj. A ona robi 10 milionów wyświetleń miesięcznie? Ale ona pewnie na dealach zarabia i tak dalej, wiesz o co chodzi? Na takich koloniach i tak dalej. Na YouTubie to pewnie dodatkowo tylko. Jeżeli w ogóle te filmy zarabiają, bo one są ustawione jako dla dzieci. Dla Marcelka, że dał radę. Też na koloniach waliłeś wódę, czy tylko ja? Możemy, dawaj. No możliwe, Black, na pewno bardzo dużo. Ale z YouTube'a to nie wiadomo. Musisz się odpuścić. Białą czekoladę nie chcę jeść? Możemy, dawaj. No, niestety, Marcelku, musisz się odpuścić. Ale bohaterem jesteś. Okej. Czego to? O co chodzi? Okej, zaczynamy! I go! O co chodzi z tym? Kurde, znowu mi się kliknęło, widzowie, no myszka mi oszalała. Gdzie byliśmy? Okej! Czy gotowe? Okej, zaczynamy! I go! Chyba dopiero co biłem na streama, a ty takie małoletnie dziewczynki oglądasz? Sus dog. Brawo! Oliwki. Oliwki! Kto lubi oliwki, nie? Podoba wam się challenge? Nie wolno podglądać? Tak, woda. Woda? A co tu napisie, no? Chyba to jest woda z solą. Tak, woda z solą. Jak na pana, to by było za ładne, żeby samą wodę dać. Boże. Ty, możliwe, zobacz. Nie musisz całego. Nie musisz wszystkiego. Marce nam kradnie jedzenie. Kradnie nam dobre rzeczy. Okej. Brali pachowkę. Dobra, czy na początku challenge wybierałam w lewo, teraz w prawo. Teraz w prawo. Prawie ci to przyjemność, nikt się nie dowie, ale co? No wiesz to co jest? Grupa. Woda z solą. Co wy nie rzeczy? A teraz kolejna grupa. Znęcają się razem. Znęcają się nad córką. W lewo. Czemu ona se jedzie, a oni biegają jakby byli jej, wiecie kim? No. Poczuję. Jaka nienawidzi wodę solą. To lubi. To idę na lewo. Co to jest? Black Blue. To jest strona z tym obozem? Potem zobaczymy. Okej. Fajni ludzie na obozie, nie? Super, jest ekstra. Dziewczyny głównie. Fajna. To jest ten, jak on się nazywał? Ten dzieciak, Kubuś? Nie, no bardzo fajny. Nie, jak oni na niego mówili? Teraz idziemy do pokoju, obiad i kolejny challenge. A Marcel? Hejka, słuchajcie, dzisiaj na kampie dwie dziewczynki mają swoje urodziny, dlatego zrobimy im taką małą niespodziankę. Na ile dni? Na 3? Dajemy im prezenty. I wszyscy czekają. 100 lat, 100 lat, 7 dni. Dziękuję, Tekamori. Witam. Ciekawe, ile miał Marcelek propozycji o opędzlowaniu od fan. Chłopie, po pierwsze, co ty w dupę piszesz, to na start. Chłopie. Proszę, dla nas prezenty. Co ty okay, teraz kolejna grupa. Brawo. Rozumiem teraz i dzięki. Co to będzie? Co to będzie? Skorpion. O. Co? Lewo. Lewo. Ciekawe, co to jest. Guma rozpuszczalna, co? Żeby to nie coś złego. Ja też. Woda z solą. Woda z solą. Znowu ta woda z solą. Nie musisz wszystkiego, wystarczy. Typa jako gigaczat, gigaczat. Brawo! Jaskiniowiec policjan! Amelka, hamuj! Co ty piszesz? Udało się, dobra. Marcelek to dziecko magikala? Co? Serio? Okej, to już ostatnia grupa z challenge'ami na dziś. I co? Podobało wam się? Ta co? Ta co? I tak jest... Mnóstwo przytulasów. I tak jest codziennie, na koniec dnia. Ciekawe, czy są dyskoteki organizowane wieczorem. Tak zawsze było, dyskoteki były. Nie ma? Jak to macie energii po śniadaniu? Hejka, teraz jedziemy? Na nagrywanie TikToków, pozdrowień i tak dalej. I fotki środkowe. Co? Pozdrowienia dla widzów! Dziewczyny mnie nauczyły, tak mi jakoś wychodzi, ale w tą stronę to jakieś koślawe. No nieźle, nieźle. A kim ona jest? To jest matka Lenki? Co to będzie robić? Kluski? Co ty piszesz, kądu, Boże? Co to jest? Tylko pamiętajcie, później nie wolno tego jeść. To nie jest do jedzenia. To nie do jedzenia. To po co to jest? Prawie, że. Mam mniej już Mansteina. Co to jest? Co tu się dzieje? Ciasteczka z wróżbą. A wróżby kto pisał? Ja. Słuchajcie, te wróżby pisała Lenka. Oczywiście. Slime, ciasteczka, ślizgi wodne. Nie, to się dzieje, tak. Sprawiam przyjemnie, że cię oglądam dzieci. O co ci chodzi? Normalnie YouTube'a se oglądam. Ty pieprzysz farmazony jakieś. Potwierdza, że ja nie mogę gotować. W ogóle. Ciebie nawet przyrządy do gotowania nie mogę. Już nie działa. Slajmy. Co to za dziwne zabawki? Na nagrywanie TikToku. Czemu sus? Nie, wy macie coś z głową. Konkretnie z głową coś. Nie, wy macie konkretnie zryte głowy. Okej, teraz idziemy na pokaz mody, do którego sami wymyśliliśmy takie kategorie. Tak, takie styl modowe. Okej, idziemy. Zobaczymy jak się obsługali. Dokładnie. Pokaz mody był szałowy i śmieszny. Przygotowaliśmy 7 stylizacji i każda grupa losowała po jednej. Na imieniny cioci, na imprezę, na sportowo, na plażę, na... Kurde, czemu ona ma wąsa dorysowanego? Na imprezę, na sportowo... Czemu na sportowo to jest z dupy w piżamie? Na... Czemu to jest na plaży? Na plażę, na wieczorne ognisko, na piżam party i przebrać się za pana lub panią wiosnę. Pan lub pani wiosna. Tam się przebrał za cypisa. Co jest? O co chodzi? Obozowicie wykazali się dużym poczuciem humoru. Odklejka. Się Karyna, Janusz, Grażyna, Jessica i wiele innych śmiesznych postaci. Zazdroszczę tym dzieciom TikToków z Lenką? Tak. Na kampie zrobiliśmy też Whisper Challenge i była kupa śmiechu. Gdzie jest Nemo? Kupa? Zupa, pomidor... Ty, ale fajnie by było. Ciekawe, czy by to do filmu dali, że Lenka coś mówi, a ta druga dziewczynka tak przeklina 5 słów jakichś różnych. Wiesz o co chodzi? Jak po prostu. Albo mówi, a nieważne jakie słowa. Ale ciekawe, czy by dali do filmu. Czupa czups! Zupa pomidorowa. Zupa pomidorowa? Ale oro, nice. Puchatek. Smerfy? Nie. Skąd ona wie co smerfy? Skam. Świnka Pepa. Świnka Pepa. Świnka Pepa! Ale oszukuje tamta. Sałatka. Ta to słyszała. Dobra, kochani, kolejne zadanie. Teraz będzie baloniada. Co? Także tylko wchodzimy do pokoju. Co wy pieprzycie na tym czacie po rypańce pieprzone? Wy macie coś z ełbem. Konkretnie. Przebieramy się albo ogarniamy i następnie. Ja pierdzie. W międzyczasie są jeszcze inne, także dzieje się. No nie wyrobię. Super pogoda, można się ochłodzić. Ja Blanko. Za mocno. Co jest? Co to było? Tu chodzi o to, żeby komuś się na łeb rzucić? Fajne. Słuchajcie, teraz idziemy na talent show. Brakuje tylko palion zielone albo Alberto na tym obozie. Ty, jakby Alberto dawał koncert ostatniego dnia i te dzieci lecą tekst z Alberto. O kurde, ale oro by było. Tak, po prostu. Co chwila coś się dzieje. Long dick style. I wszystkie dzieci się tak gibią. Ja pierdolę. Zobaczcie, mają czapeczki. Pokaz talentów był naprawdę super. No to też takie typowe na koloniach. Jakimiś programami telewizyjnym, oglądając wasze talenty, bo były mega świetne. Hejka Tu Lenka, słuchajcie, jesteście. Oto Hot 16 Challenge w moim wykonaniu. No mi i dostałam, tego się nie spodziewałam, a wyzwanie to przyjmuję trochę. To trochę taki nerwarium na początkach, nie? Teraz idziemy na ognisko, welcome to ognisko. Jaki talent ma brat? No wszedł na scenę, puścili tego, śmiech Korkiego i zaczął śmichło robić. Co ja żartuję. Teraz challenge. Przecież żartuję, widzowie, wiecie o tym. W jednym kubeczku jest mega słodka pianka, a w drugim totalnie kwaśny żelek. I zobaczymy, co wylosujecie. Ale challenge na czym polega? Ręka. Pianka. Losuje. Wystaw rękę. Pianka. Jessica Challenge Camp! Co? Jessica, yeah. Teraz ja to rządzę! No zobaczcie, co robię! Lenka, co do niczego nie zrobić! Nie piszcie tak, najlepiej nic nie piszcie! Co się stało? Nie wrócimy do pokoju, nie wrócimy. Ja ledwo mogę głowę wykręcić w bok o 90 stopni, ty, a ona się cała tak wygięła. I to o 180, o co chodzi? Skręciło ją z cringe'u? Słuchajcie, co wieczór są pożegnania bardzo ciężkie, nie możemy się rozstać, tak? Dobra. Dobra. Reszta grupy jest na ognisku jeszcze? Do pokoju. Dobranoc, dobranoc. Dobra, teraz idziemy na kolejny challenge. 3 marker challenge. 3 marker challenge, okej. 3 marker challenge, to brzmi jak z TV gry z losowania tych tytułów. 3 marker challenge. Co to w dupę jest za nazwa? 3 marker challenge też się każdemu spodobał i powstało naprawdę dużo śmiesznych rysunków. Pooglądajmy, co narysowali. 3 marker challenge też się każdemu spodobał. Dobra, świnka, minionek, robot, jakieś kwiatki. To co to? To co to jest? I powstało. Czemu ciągle roboty? A oni kolorują tylko, ja pierdzielę, i nie malują sami, tak? Naprawdę dużo śmiesznych. Co to było? Widziałeś to, co ja? Się każdemu spodobał i powstało naprawdę. Ale ma wielkie oczy ten. To nie miał być żółty minionek w dupę? Chyba nie oglądała tego samego filmu co my. Ale nas ściemniała w CV, widzowie, sadgę. Dużo śmiesznych rysunków. No ty, tu jest więcej takich. A bo ona ma losowe kolory. Dobra. Co ty pieprzysz, farmazoniarzu? Ręka w prawo będzie? Po prostu był członek klubu. I się wydało. Szpieg! Co jest? Słuchaj, słuchajcie, to już niestety ostatni dzień obozu, no i teraz będą wspominki i właśnie na nie już idziemy. Dokładnie tak. Ty, ale wysoka już jest Lenka. Na wspominkach oglądaliśmy vlogi przygotowane przez obozowiczów. Ile ma Lenka wzrostu? Z wielkim wrażeniem, pięknie to zmontowaliście i naprawdę przyjemnie się to oglądało. Ty, teraz sobie pomyślałem. Ty, jak oni te TikToki kręcili i akurat w trendach była nuta Malika, bo to gdzieś te czasy, to oni tak... Ty, to jest mocne. Słuchajcie, było bardzo, bardzo, bardzo super i to był naprawdę najlepszy obóz. Jesteście super, najlepsi na świecie i było bardzo fajnie, mam nadzieję, że wam też się podobało. Tak. Super, dziękujemy wam za tę chwilę spędzone. Pa! To jest przemowa, na którą nie zasługujemy. Daj, Lenka, Lenka, zamknij mordę, Lenka, daj ten mikrofon. Pa! Pięknie. A, to jest ta ścieżka zdrowia, tak? Będzie pałowań. Nie, dobra, bo mi odpieprza. Żarcik, żarcik. Co wy piszecie? Wysoko ręce, wysoko ręce, wysoko ręce! To jest korytarz życia, się mówi? Ty, fajny filmik, nie? Jak ja miał 8 lat, czy ile tam miały te dzieci i byłoby wyjazd z moim ulubionym youtuberem, to fajne. Chociaż za 2300 zł to bym nie pojechał. Bym mógł tylko vloga obejrzeć, ale bym chciał w tamtych czasach. Dlaczego tytuł filmu jest jak książka znanego austriackiego malarza? Ja pierdzielę, co ty w dupę piszesz, chłopie? Co ty pieprzysz? Dzięki, Sofokles, witam. Jak ja jeździłem na obozy sportowe, to było 11 dni za 1500. Ja nie pamiętam ile, ale też inne ceny były, wiesz. Znaczy nie wiem kiedy ty jeździłeś, ale ja dawno temu, wiesz o co chodzi. To jeszcze były, inna waluta była w ogóle w Polsce, wtedy się złotem handlowało. Kiedyś na obozy za darmo brać. Ale rozumiesz, że tu chodzi o kolonie. To były zwykłe kolonie. Ty nie rozumiesz, tak? Pieprzysz farmazony. Jak ja za gówniaka jeździłem nad morze, było za 700-800 zł wyjechać na tydzień na obóz. Ty pewnie nawet taniej. Nie wiem. Nie znam cen, bo przecież to nie ja. Ja się tym nie interesowałem, tylko wiesz, pakowali mnie. Na tym się historia kończy. Nie, pakowali mnie do autokaru i jechałem nad morze na tydzień, rozumiesz? Czy tam 2 tygodnie. Blank beats production. KUSARIA! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! KUSARIA! GUSARIA! Mamy szansę!